bardzo serdecznie na konferencji prasowej w szpitalu w Grudziądzu. Witam dyrektora pana Macieja Hoppe oraz profesora Aleksandra Gocha, który pełni obowiązki dyrektora do spraw lecznictwa. Przedmiotem konferencji będzie aktualna sytuacja w szpitalu oraz działania podejmowane w ramach. Cieszę się, że po trzech dokładnie tygodniach od objęcia przeze mnie obowiązków możemy spotkać się i przekazać informacje o tym, co przez ten okres od wejścia do szpitala mojego jako już dyrektora tej placówki do dnia dzisiejszego działo się tutaj, a działo się bardzo wiele. Każdy dzień praktycznie przynosi nam jakieś nowe kwestie do rozwiązania i można powiedzieć, że całe nasze życie dzisiaj kręci się wokół tego szpitala. Już w pierwszym tygodniu funkcjonowania na stanowisku dyrektora niestety złożył swoją rezygnację ze stanowiska pan dr Przychocki, który pełnił obowiązki dyrektora do spraw lecznictwa, a więc na mnie jako dyrektora placówki oprócz spraw organizacyjnych spadły obowiązki związane z zarządzaniem również częścią medyczną. Starałem się to uczynić najlepiej jak to tylko możliwe, jednocześnie poszukując kandydata na to stanowisko. Moje poszukiwania i starania o to, żeby jak najszybciej taki kandydat się pojawił, zakończyły się sukcesem. Dzięki temu dzisiaj mam przyjemność współpracować z autorytetem niewątpliwym, jakim jest osoba pana profesora Aleksandra Gocha. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie owocna w tym zakresie, w jakim pan profesor będzie działał, czyli w sferze medycznej, odciąży mnie, pozwalając na zajęcie się sprawami najważniejszymi, jakim jest sprawa organizacyjna i sprawy finansowe szpitala. Jak Państwo już pewnie wiecie, ponieważ nie jest to żadną tajemnicą, zaszły pewne zmiany organizacyjne i te zmiany będą jeszcze zachodziły, tak jak mówiłem w pierwszym dniu, kiedy z Państwem się tutaj spotykałem po wyborze mnie na dyrektora. Chcę się otoczyć ludźmi, którzy chcą, wiedzą jak i mają zapał do tego, żeby podejmować działania na drodze restrukturyzacji tego szpitala, a przede wszystkim poprawy jego bardzo trudnej sytuacji finansowej. Wiadomo, że sytuacja ta istnieje od lat, a więc nie uda się jej naprawić w tydzień, dwa, trzy miesiące, a nawet pół roku. Jednakże nasze działania, które podejmujemy na co dzień, mają prowadzić przede wszystkim do tego, żebyśmy powstrzymali proces zadłużania się szpitala, a jednocześnie ustawili szpital w takich ramach, które pozwolą mu w sposób niezakłócony realizować świadczenia na rzecz naszych pacjentów, a więc cały czas utrzymywać pełne zabezpieczenie medyczne naszych pacjentów, również zabezpieczenie dyżurowe szpitala, co nie jest łatwe, bowiem są to problemy nie tylko nasze, ale problemy całego systemu. Jak Państwo wszyscy wiecie, dzisiaj brakuje nam lekarzy. W wielu specjalnościach jest wiele nieobsadzonych stanowisk rezydenckich, a więc też nie wiadomo, jaka będzie przyszłość w tych specjalnościach. I staramy się cały czas prowadzić takie działania, aby i personelem, który mamy na pokładzie szpitala, ale też rozglądając się w otoczeniu, rozmawiać z różnymi przedstawicielami tego zawodu, żeby chcieli zasilić nasze szeregi i wspomóc nas w codziennej działalności. Jak mówię, nie jest to łatwe, bowiem aby takie osoby zdecydowały się na współpracę w tym szpitalu, musimy stworzyć odpowiednie warunki organizacyjne, jak i warunki finansowe dla tych osób. Większość kadry medycznej w tym szpitalu jest kadrą napływową. Pochodzi ona nie z Grudziądza, ale z różnych miast zlokalizowanych czasami dziesiątki kilometrów od Grudziądza, a więc jest to pewien problem zarówno organizacyjny, jak powiedziałem, jak również finansowy, bowiem prowadząc jakiekolwiek działania w celu pozyskania tej kadry, których efektem są konkursy na udzielanie świadczeń, przewidzieć musimy te właśnie aspekty w przyszłości, które będą decydowały o decyzji tych państwa co do podjęcia pracy w szpitalu bądź nie. Chcemy, żeby byli tutaj jak najlepsi specjaliści. Rozmawiamy z osobami, które znamy, bądź też z osobami, które są nam rekomendowane przez przedstawicieli świata medycznego z tego szpitala. Staramy się też słuchać wszystkich uwag z wewnątrz szpitala. Staramy się eliminować przede wszystkim nieprawidłowości, które towarzyszyły działalności tego szpitala od wielu lat i które między innymi doprowadziły do tej sytuacji, w jakiej szpital dzisiaj się znajduje. Jest to szereg działań, tak jak powiedziałem, począwszy od sfery organizacyjnej przez sferę finansową. Bardzo dużym problemem szpitala jest
ogromny dług, który generuje ogromne koszty finansowe, co przekłada się na wyniki finansowe szpitala i jednocześnie też powoduje, że ogromna część środków publicznych trafia do kieszeni komorników, opłacanych jest w postaci odsetek ustawowych i pokrywa koszty sądowe. Nie są to koszty statutowe i tych kosztów nie powinniśmy ponosić, a gwarancją ich nieponoszenia jest całkowita spłata zadłużenia szpitala i w tej kwestii również pracujemy przy bardzo dużym wsparciu Urzędu Miasta i Pana Prezydenta Miasta Grudziądza. Myślę, że nasze działania dziś podejmowane trudno jeszcze będzie oceniać w kategorii efektów finansowych, ale wierzymy w to, bo mamy takie wyliczenia, że przyszłość tych działań spowoduje, iż szpital powstrzyma proces zadłużania się, a jednocześnie będzie możliwa jego spokojna egzystencja i tylko myślenie o tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli o misji tego szpitala, jaką jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Nie jest też tajemnicą, że chcemy doprowadzić, aby szpital był placówką, która zajmuje się przede wszystkim leczeniem pacjentów, czyli ratowaniem zdrowia i życia, a nie jest przedsiębiorstwem wielobranżowym. Dlatego jedne z pierwszych moich decyzji dotyczyły pozbycia się wszystkich sfer działalności, które na dzisiaj nie są sferami niezbędnymi dla funkcjonowania szpitala. Mogą one funkcjonować w szpitalu jak najbardziej, ale na zasadzie outsourcingu bądź wydzierżawienia powierzchni szpitalnych na te cele i prowadzenia tam działalności przez podmioty zewnętrzne. Szpital będzie miał z tego niewątpliwą korzyść w postaci zapłaty za dzierżawę tych powierzchni. I czasami jestem w stanie powiedzieć nawet na 100% z pewnością całkowitą tego, że efektywność tych działań będzie dużo większa niż dotychczasowe działania prowadzone przez komórki należące obecnie do szpitala, ponoszące określone koszty związane z ich funkcjonowaniem, natomiast bardzo małe zyski. Sama kwestia wydzierżawiania tych powierzchni podmiotom zewnętrznym spowoduje i większe przychody dla szpitala, i mniejsze obciążenie, chociażby z powodu obsługi długu, który jest związany z koniecznością zaopatrywania tych punktów, takich jak apteka, punkty gastronomiczne, kioski i temu podobne punkty. Szpital jest jednostką, której celem zasadniczym jest dbanie o zdrowie i życie pacjenta. I na tym będziemy się skupiali. Panie doktorze, jak ma się pytanie lekarzowe, gdzie brakuje lekarzy i czy w ostatnim czasie ktoś z lekarzy złożył wypowiedzenie? Problemy kadrowe dotyczą praktycznie każdej sfery działalności szpitala, dlatego że działamy na co dzień tak, żeby nie było to widoczne, o tyle musimy zmagać się z problemami natury organizacyjnej, jednocześnie też z problemami, które wynikają z konieczności prowadzenia bieżących postępowań konkursowych, dlatego że pewne kontrakty zawarte jakiś czas temu wygasają w pewnych okresach i trzeba je odnawiać. Musimy też prowadzić do sytuacji, w której doprowadzimy do jednolitości zatrudnienia w systemie kontraktowym lekarzy, przepraszam. I chcemy też wprowadzić troszkę inne zasady kontraktowania świadczeń. W miarę jednolite dla wszystkich, takie, które będą zadowalały obie strony i nie będą powodowały żadnych problemów w zabezpieczeniu medycznym. Oczywiście uzgadniamy to i konsultujemy z Radą Ordynatorów, z personelem szpitala, tak żeby te strony mogły dogadać się co do ich kształtu i wartości tych umów. A na jakich oddziałach tych lekarzy brakuje i czy ktoś zrezygnował ostatnio z pracy? Tak jak mówiłem, zrezygnował mój zastępca do spraw medycznych. O pozostałych lekarzach, tak, zrezygnował ordynator chirurgii. Stało się to w momencie, kiedy przyszedłem do szpitala. W zasadzie pierwsze moje spotkanie z panem doktorem było na temat jego odejścia. Próbowałem rozmawiać, no niestety pan doktor był już zdeklarowany na to, że nie ma już możliwości, aby pozostał. Względy rodzinne i inne osobiste zadecydowały o tym, że po prostu zdecydował się odejść. Nie miałem już na to żadnego wpływu, po prostu zastałem taką sytuację. A co się dzieje, że tylko na chirurgię przyjmowane są te przypadki, tak zwane ostro? Proszę państwa, przypadki planowe zabiegów są to przypadki, które nie zagrażają przede wszystkim w życiu pacjentów. Jeżeli chirurgia musi działać, wiadomo, i działa, to musimy przede wszystkim zabezpieczyć te przypadki, które są związane z zagrożeniem życia pacjenta. I w związku z tym, jeżeli przypadki planowych zabiegów możemy przesunąć z uwagi na to, że mając małą, ograniczoną liczbę lekarzy specjalistów na chirurgii, nie możemy zrobić wszystkiego, a niedopuszczalnym byłoby
żeby pacjent w stanie zagrożenia życia nie został natychmiast przyjęty i udzielona mu pomoc. W związku z tym musimy skupić się na przede wszystkim tych przypadkach, a jest ich dość sporo, co wiemy ze statystyki, z praktyki działania. W związku z tym lepiej było i bezpieczniej dla wszystkich pacjentów przede wszystkim przesunąć planowe zabiegi na okres początku przyszłego roku i skupić się na tych pacjentach, którzy do szpitala trafią w trybie nagłym, ostrym, w trybie, który wymaga pilnych reakcji ratujących. Dobrze, a to się posypało wszystko ze względu na to, że pan ordynator odszedł? To jest zaniedbanie, proszę państwa, które nie powstało w ciągu ostatnich dni ani tygodni. To jest zaniedbanie, które powstało w związku z jakichkolwiek działań. Niestety, muszę tutaj się odnieść do moich poprzedników w całych poprzednich latach. Już od dawna chirurgia ogólna zmagała się z problemem dotyczącym zabezpieczenia ilości specjalistów, lekarzy specjalistów.